13 grudnia 41 lat temu wprowadzono stan wojenny. Dzisiaj w Cieszynie odbyła się między innymi msza święta w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Złożono kwiaty, a w Książnicy Cieszyńskiej dr Węgrzyn zaprosił na wykład. Temat dzisiejszego spotkania, wiemy, że stan wojenny, ale na czym pan dokładnie się będzie tutaj dzisiaj skupiał? Ja się postaram przedstawić wydarzenia związane ze stanem wojennym, ale na terenie byłego województwa bielskiego, czyli obszarów, które od 1975 tworzyły to województwo, głównie Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec, więc ja postaram się pokazać ten wymiar lokalny, jak wyglądał 13 grudnia 1981, które zakłady nie pracowały, jak wyglądała akcja internowania, zatrzymywania, no i przede wszystkim pierwsze procesy osób, które zostały skazane za w procesach politycznych, więc postaram się pokazać głównie ten wątek lokalny. Czy to jest taki temat, który cały czas można poznawać na nowo i cały czas można zgłębiać? Czy pana jeszcze tutaj coś w temacie też zaskakuje? Nie, oczywiście cały czas musimy badać to zjawisko, gdyż pewne osoby po latach dopiero dowiadujemy się, że podejmowały pewne działania. My na przykład mamy informacje o ulotkach, które się pojawiły. Znamy te ulotki, ale nie wiemy, kto je wytworzył. I po latach pojawiają się ludzie, którzy mówią, głównie z relacji świadków to wiemy, kto podejmował takie działania, takie starania. Nie udało się Służbie Bezpieczeństwa tych ludzi złapać, więc z akt tego nie wiemy, natomiast wiemy to z relacji świadków. Jeszcze dzisiaj jakieś ciekawostki pan nam już tutaj zdradzi? Nie, no postaram się przekazać te najważniejsze informacje, trochę ikonografii, której nie jest też zbyt dużo, samych zdjęć, bo oczywiście proszę pamiętać, że to 13 grudnia to nastrój grozy. Ludzie się bali, nawet nikt nie odważył się wychodzić na ulicę i fotografować na przykład patrole milicji, czy też nawet wojska, więc to nie jest tak, że tych materiałów mamy dużo, ale postaram się pokazać trochę takich ciekawostek związanych właśnie z tym regionem, gdzie jesteśmy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.